Musimy udać się do Wójta, potem otrzymać wszystkie informacje i wrócić do Dagaora i Hishiro. Tylko jest wada tutaj taka, że tutaj słyszałem, że tutaj krążą szkielety i inne takie. Ten ogień się wciąż pali. Musimy później pogadać o tym z Wójtem. Jest i Wójt. Witaj, Wójcie. Witajcie. Jakieś postępy? Jest naprawdę źle, porwali Dageora i jego bratanka. Cholera, mam nadzieję, że Dageorowi nic nie jest. Nie no, spokojnie. Odbiliśmy ich, ale wiemy, że macie zdrajcę pośród was. Czakrew, ale co za to mamy dla ciebie? Ważną informację. Przechwyciliśmy jednego z nich, gdy chciał zabić strażnika. Powiedział, że nazywa się Ketnan. Jakiś dżin go tu wysłał. Przyciśnijcie go i dajcie mi znać. No to co, ruszamy. No. Tylko gdzie? Powiedział, że tej żadnej piwnicy nie ma, czyli pewnie będziemy musieli udać się do domu gdzieś. No to powinniśmy się do niego tam udać w końcu. Mam nadzieję, że nie będzie sprawiał żadnych problemów. Tylko jak tutaj sobie się nie połamać, zobacz, bo my jesteśmy praktycznie na samym tym. Tylko nie wiem, czy to jest to miejsce w 100%. Strażnicy. Nie ma do Wójta, bo są strażnicy. No zapewne. Gdzie mu się tak miecz świeci? Ale fajne mają te schody. W życiu się z takimi nie spotkałem. No tak zbyt no jakiś szybko palany coś takiego. O patrz, to jest oznaczone tabliczkami. Do pokoju zwierzeń. I tu zbrojownia. Może do zbrojowni? Nie no, to nie wygląda mi raczej jak na jakiś pokój do zwiedzania, ale tutaj nie powinniśmy ich okradać. Idźcie spotkać z Hishiro, ja wrócę do ciebie, jak to będą informacje potrzebne. Okej. Okay. To już wchodzę, ty idź tam do góry powoli. Witajcie panowie strażnicy. Witaj Wiecił, mam do ciebie bardzo ważne sprawy, mianowicie chodzi mi o zdrajcę w mieście. Czego? Wiemy, że masz informacje na temat napastnika Hishiro i właścicieli. Tego kamieniołomu mam na myśli. Ale ja nic nie wiem. Nie bez powodu cię złapali. A co jak wam nic nie powiem? Obiecuję, że twoja rodzina na tym ucierpi, jak i ty. Nie igraj z nami. W porządku, nie denerwuj się. Już ci mówię. Słucham. Osoba, o której mówicie, to Zian Pie. To jeden z najlepiej wyszkolonych łowców nagród w dzisiejszych czasach. Potrafi świetnie władać mieczem i ma na was zlecenie. Ma obóz daleko stąd oraz wydaje rozkazy swoim ludziom, których ma tuziny. Ja na przykład byłem szpiegiem, tak samo jak pewna osoba. Jaka osoba? Tego nie wiem, ale wiem na pewno, że Derek z wioski rybackiej wie dużo na ten temat. To powiem ci tak, idź do tego swojego szefa i wyjaśnij mu, że idę po niego i go zamorduję. Zrozumiano? Jasne. Uwolnijcie go. Za niedługo po niego przybędę. O ile go wcześniej nie wypuścicie. Co? Do czego ja tutaj doszło? Mieliśmy z Gratekiem ustawić swoje życie jako wiedźmini, a wyszło na to, że jesteśmy poszukiwani przez jakiegoś łowcę nagród. Ale przynajmniej mamy tego alchemika, który nam pomoże i tego drugiego wiedźmina. Tylko że ten wiedźmin, no przecież on nie mówi nam prawdy, a co najwyżej kłamie w żywo oczy, ale to wszystko wyjdzie na jaw. Ale chociaż w sumie wiadomo to, że on ma szczere intencje w tym, co robi. Będziemy musieli go później przycisnąć razem z Gratakiem i się wtedy nie wywinie, ale gorzej, że ten alchemik będzie za nim stał. No jestem Kody Hatem, mam nadzieję, że uda mi się zastać i Dageora, Hishiro i Grataka i będą wszyscy w komplecie. Musimy porozmawiać na temat porwania razem z Hishiro. No i cóż, wchodzimy w ten stan. Witajcie towarzysze. Witaj. Witaj. Zatem, mam bardzo ważne informacje, które niekoniecznie mogą być dla was szczęśliwe. Mam jedną dobrą wiadomość i jedną złą wiadomość. Zacznij od tej złej.
Jean-Pierre, czyli porywacz Hishiro i Dageora, planuje atak na wioskę i planuje nas ukatrupić, bo ktoś mu dał zlecenie, na pewno ten nekromanta. A dobra wiadomość jest taka, że wiemy, gdzie możemy znaleźć informacje o nim. Gdzie? Jest taka wioska rybacka, niedaleko właśnie tej piwnicy, jak pójdziemy naprzeciwko. Możemy tam znaleźć wojskowego Delika, który miał z nimi styczność i on może nam powiedzieć, o co chodzi z tymi bandytami. Tylko, że będziemy musieli się rozdzielić. Co planujesz? Ja i Hishiro damy się do wioski rybackiej, a Gratak i Dageor utacą się w stronę katakum. Jaki katakum? Zapewne Gratak pamiętasz, będziesz musiał prowadzić Dageora. Pewnie Gratak pamiętasz, jak się przekradaliśmy między tymi namiotami. Tak, pamiętam. Ze strony cmentarza, to właśnie tam niedaleko ci bandyci, którzy widzieliśmy ich w namiotach, to właśnie byli jedni z tych łowców serykańskich. I oni właśnie mają niedaleko swoją bazę w Kutą Skalę. Sprytne. No sprytne, nawet jak przychodziliśmy, bo tego nie zauważyliśmy. Ale będzie jeszcze gorzej, mam nadzieję, że was nie dorwą. No to chodźcie, będziemy musieli jeszcze pogadać z wójtem, albo w sumie ustalmy plan drogi. Najpierw, z wójtem nie musimy jednak gadać, tylko musimy ustalić plan drogi. Ja tak mniej więcej orientujesz się, gdzie z Dageorem musicie iść. Oczywiście, że tak. To ja będę prowadził Hishiro. To ty, Gratak, zaprowadź Dageora w odpowiednie miejsce, ja zaprowadzę Hishiro. To trzymajcie się. Okej, powodzenia. Wzajemnie, chodźcie. Dziękujemy. Powodzenie na flaku. Wzajemnie, wilku. A raczej alchemiku. W ogóle, co o tej całej sytuacji sądzisz? Czy to przypadkiem nie zaszło za daleko? Trochę. I przy okazji, o co chodzi z tym porwaniem, bo nie mówiłeś nam do końca. Jest to dłuższa historia. Opowiadaj, mamy dużo czasu. Moment, ten Jean-Pierre coś planuje. Widziałem go, jak byłem w lochu. Mówił jakiś o konkretach? Coś o tobie opowiadał? Nie mówił, co planuje, ale nie dziwię się, że próbuje na mnie polować. Na pewno, że dzięki niemu zostałeś wiedźminem. Niestety. Patrz. To nie był mój wybór. Zobacz, to jest ta wioska, o której on mówił. To jest ładnie ten Delik. Tak. Są te dwa dźwigi. Mocno każe im się z podgrodziem. Bardzo ładna palisada. Taka wioska pod murami wyzimy. Kojarzę. Ja tam byłem jako dziecko. Piękne lata. Co planujesz? Pogadać z Delikiem i zobaczymy, co wyjdzie. Patrz, to jest chyba... O, to jest ten hotel, o którym mówili w Kowirze. Tutaj są kwatery rybaków i innych. Dla gości specjalna cena. Patrz, strażnicy. I zobacz. Jest i Derek. Witaj, Derek. Witajcie. Słyszałem, że posiadasz informację o zdrajcach. A, tak. Wiem o wszystkim już od Maksymiliana. Ten zdrajca, o którym była mowa, miał swoich słubusów tutaj. I większość skończyła jako pokarm dla rybek, a reszta najprawdopodobniej uciekła. Przy wyduszeniu informacji od jednego z nich, ten wydał, że macie w wiosce gnomów zdrajca, a jeden z nich znajduje się tutaj, na targu, i jest ponoć jakiś kupiec. Dzięki za informację. Bywaj, Derek. To co, Kishiro? Musimy znaleźć tego kupca. Ale dziwny ten strażnik. Zobacz. Trochę tak. Fajno pierwszy zbroję. Raz widzę takiego. Znajdźmy tego kupca. To jest taki strażnik, tam sobie
siedzi na altanie jakiś gościu z zamożnej rodziny, pewnie też ten wójt. Być może. O! Raczej nic tam ciekawego nie powie. Zakrytą twarz i... Chcesz może coś kupić? Nie, nie, dziękuję. Może ta dziewczyna może nam coś powiedzieć. Czekaj, patrz, spójrz na nią. Ona ma ta jakiś kołnierz. Jeszcze ma sztylet przy pasie. Kobieto, wiesz o tym, że... Kobieto, wiesz o tym, że jesteś podejrzana? Ja? Podejrzana? Tacy są teraz detektywi. Nie wiedzą nawet, o czym mówią. Powiedz, czemu ja miałabym być ich wtyczką? Osobiście podejrzewam tamtego kupca korzennego. Od pewnego czasu się dziwnie zachowuje. Też zaczął padać. Może to i lepiej, ale smokniemy. Skąd ona wie, o czym my... To nie jest podejrzane według ciebie? Atakować czy się wstrzymać? Na razie poznamy wersję kupca. Rozmawiajmy z... Witaj. Witajcie. Jesteś podejrzany. A czemuż to? Zachowujesz się jakoś dziwnie. Jako kupiec musisz taki być, inaczej interesy się nie rozkręcą. Interesy? Nie teraz, odstraszasz mi klientów. Nie widzę tłumów. Nie teraz, przyjdź później. Pewno co, powiedziała mi kilka ciekawych rzeczy na swój temat. Pewno co? Nie słuchajcie tej żmii. Zrobi wszystko, by wykorzystać dla własnych interesów kogoś. Jakie prowadzisz interesy? Co? Po prostu handluję korzeniami. Chyba przecież sam sobie. Czego ty ode mnie na wieczny ogień chcesz? Co to za interesy? Kurwa, jestem informatorem. Zbieram informacje i nimi handluję. Z kim? Gość jest najemnikiem z Tusą. Ale nie pamiętam imienia. Masz może jakieś alibi lub osobę, do której mogę się zwrócić? W wiosce macie szpiega, jest nim pewien kucharz. Dobra, to wszystko, co chciałem wiedzieć. Teraz się ode mnie odpierdol. I tak byłeś chujowym szpiegiem. Ciekawe, jak sobie radzą Gratak i Dageor. Też mnie to ciekawi, w końcu to mój wujek. Dobra, to już daleko tutaj. Jeszcze? Nie, już niedaleko. O. Jesteś. O. To na pewno tutaj. Widać konie. Coś mi to przypomina. Chociaż nie wiem co. Dobra, wchodzimy. Tylko przygotuj się. Idziemy. Ładnie urządzone. A co wygląda? O, to pewnie sala przesłuchań. Pewnie. To co? Przygotuj się. Zbrojownia. Maj się przydać. O, całkiem bogata ta zbrojownia. Widzę, że wal! Z całą sił! O, to chyba jacyś madzy. Nie byli przygotowani. To pewnie główna sala. Przygotuj się na ewentualną walkę. Zdaje się, że nikogo tam nie ma. O, kurde. No
To chyba należało do jakiegoś nekromanty. No to tak, książka. Zatem jestem jednym z tych, którzy wiedzą, jaki jest cel tej całej sieczki. Ostatnio dorwaliśmy kuzyna tego całego Sterita. Przynajmniej tak się określał. Ten wspomniał, że Sterit i Gratak ponoć wyemigrowali z kraju, do Aderii. Choć nie jest to prawda. Bo widziałem ich, gdy szli do wójta i z nim rozmawiali. A raczej tak zeznaje kucharz z ich wioski. Kupiec korzenny zajmuje się wyniszczaniem armii w sposób dość niehumanitarny. Uplanuje zburzyć wioskę petardami. Adageor i Hishiro zostali uwolnieni. Więc lada dzień, jeśli coś nie pójdzie z planem, możemy się tu ich spodziewać. Strażnicy są oczywiście na to gotowi, ale wątpię, że cokolwiek to dla... co to da. Ktokolwiek to znajdzie, niech wie, że nekromanci nigdy nie zapominają. Dobra, chodźmy. Wynosimy się stąd. Powinniśmy o tym powiedzieć Sterytowi. Prędzej. O cholera! Wryj gówno! Powiedzmy te konie, nie chcecie. Ja chcę czarnego. Złodziej. Przede wszystkim spotkać tego kucharza. Jak spotkamy tego kucharza, to mówię ci, że utnę mu ten jego strażnicki łeb. I może naszczęstował tą grzybową, którą nadal mam w ekwipunku. Oto. Pewnie uciekł. Tak, właśnie widzę otwarte drzwi, brak. Pogadajmy z nim. Witaj, wujcie. O co chodzi? Wiemy, że macie zdrajcę w wiosce, jest nim ten kucharz. Cholera, jest to bardzo zła wiadomość. I dlatego właśnie nasz kucharz smyknął. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Loż mówił, że wcześniej próbował otruć naszego człowieka i dopiero wtedy uciekł. Niestety jest też faktem, że Maksymiliana też nękają. Musicie jak najszybciej powiedzieć to Dageorowi i Gratakowi. Właśnie, mamy taki zamiar. Musimy się spotkać z Gratakiem i Dageorem. Musimy omówić całą sytuację i tak dalej. To cóż... O! Witajcie! Czego się dowiedzieliście? U nas jest naprawdę gruba sytuacja i... Ja i Gratak wymigrować do Edirn? Naprawdę dobre sobie. Nie wiem, co on sobie tam wymyślał, kim jest ten człowiek, ale wiadomo, gdzie on jest? Ja bym się chętnie z nim zobaczył. Kurde. A propos mnie i Hishiro, byliśmy w wiosce Maksymiliana. Znaleźliśmy zdrajcę. Zdrajca chciał oszukać nas, że po prostu handluje po prostu ziołami i nie jest osobą, za którą go mamy. A się okazało, że jest i handluje informacjami dla... właśnie dla Żilina Pierre. Panowie? Będę musiał wam coś powiedzieć. To i tam jest chyba dźwig, o ile się dobrze orientuję. To są jakieś tereny bagienne. Ładnie tutaj. No ładnie, ładnie. Taka wioska rybalska, nawet mają ładną palisadę, zobacz sobie. Kojarzy mi się z takim miastem, raczej z obrzeżami miasta pod grodzie. Ja pierdzielę od nowa! Zobacz, Hishiro, tam widać już palisadę i dźwig. To jest pewnie ta wioska, o której mówił.
Ładnie tam. No ładnie, ładnie. To mi się kojarzy z obrzezami... Od nowa. Zobacz, to jest ta wioska, o której on mówił. Jest ta wieża i są dwa dźwigi. Ładnie tam. Ta palicada Jestem trochę w samej chacie, mam nadzieję, że tam spotkam Kishiro, Kurataka i Daugira. Od nowa. Jestem koło tej chaty, mam nadzieję, że tam Jestem koło tego domu. O cholera! Wryj gówno! Ale się wypierdolił na kupi ryj. Kochany kafel mnie złapie akurat w tym momencie. Gagiri, gagiri. Ja pierdzie... Dobra, zatem chodźmy do tego wójta. I wójt nam o wszystkim powie. A raczej my... Chwilę nam to zajęło. Trochę nam to zajęło, to fakt. A raczej my mu o wszystkim powiemy. Bo nawet jeszcze ma jakąś informację dotyczącą tego strajcy. A jak spotkamy tego kucharza, to obiecuję ci, że wyrwę mu wszystkie flaki tym mieczem. Patrz. Gdzie jest ten kucharz niby? Nie tylko ty, przyjacielu. Zniknął. O, siema, Nageor! Właśnie nam zepsuło scenę!